Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Perełek Aukcji z Przemkiem. Siema. Dzisiaj z nami nie ma Mateusza, bo Mateusz jest niedyspozycyjny, ale mamy myślę, że godnego tutaj zastępcę, z którym będziemy mieli do przejrzenia pod postem z tym pięknym M3 White Body Limited Edition 194 perełki, mój drogi. Także to będzie coś do wybrania tym razem. Będzie co przeglądać. Mamy nadzieję, że podaliście nam tutaj na tacy coś ciekawego. Lamborghini. Lamborghini. Hej, Lamborghini. Kurde. Hej, Mate, też? Tak? Włącz na giwę. Hej, Lamb... Kurde. Możemy zobaczyć, a co? Zobaczmy, na co nas nie stać. W sensie ciebie, nie? Cóż, no. Jak ciebie stać, to się jakoś możemy, wiesz. Ale cena ciekawa, nie? 3 256 535 zł. Ciekawe, czy chociaż końcówkę opuści gość. Ktoś sobie tak na pewno wyliczył, ej, ale to przezabawnie wygląda w sumie takie auto na tle takich osiedli, kurde, szarych, brudnych, polskich, perelowskich. No musi robić wrażenie auto. No jest piękne, no, aczkolwiek ja tak wolę huraczana. Huraczana? Hurricane'a? Huraczona. Nie wiem już. Kurde, no ale ktoś jak wystawia auto za tyle pieniędzy, to naprawdę mógłby się postarać trochę bardziej. Tutaj patrz, z tyłu jakieś blaszaki. No, że nie ma jakiejś fajniejszej sesji zdjęciowej. Aczkolwiek te zdjęcia właśnie na takim... Te bloki w tle tutaj mnie naprawdę urzekły. To robi klimacik. O, Dodge Challenger, no. Zobaczymy, Przemuś. Akurat, ciekawe. Kurczę, druga perełka, ktoś tak trafił, no bo Przemek, no oczywiście, jak oglądaliście Road Tripa, to jeździ Challengerem. Ciekawe, czy też ma napęd na jedno koło. Jakaś limitowana wersja, Challenger Automatic. Ale kojarzę z grupy Dodge Challengera to auto i nawet pamiętam, że komentowałem temu gościowi, że super wygląda to oklejenie. Takie. Ale to jest Hellcat, czy to nie jest Hellcat? Wiesz co, nie wiem. Ale według mnie wiem, że to jest kwestia... Jakiś wykresik, ale moc to gdzieś tam do 450 sięga, chyba tak jak widzę. To pewnie 6.4? Możliwe. Czy 5.7 jakieś pomodzone? Co tam za silnik siedzi w ogóle? 5.7. 381 koni w serii. Co to jest napisane? 448 koni teraz. Gdzie? 448, faktycznie, no. Ciekawy? No. Whitebody, one seryjnie wychodziły w whitebody, czy whitebody były tylko na Hellcaty? Wiesz co, nie chciałbym teraz tutaj się niewiedzą wykazać, ale wydaje mi się, że były chyba. Były? Że były chyba. Okej, okay. Okej. Okay. Jest, widzę, już że tak. Już się Mondeo odpaliłeś. Ja zresztą też. No i po zdjęciu pierwszym powiedziałbym, że to jest Peugeot 206. No, faktycznie. Ta maska w taki sposób ukształtowana sprawia, że te lampy wyglądają tak mocno peugeotowsko. Może to jest, wiesz, jakoś bardiej prestiżowe zawsze niż Mondeo, no kto wie. Może, no lusterka z bety M-pakietowe. No tak, no M3. Lakier carbon of cross. No. Nie carbon, tylko kameleon. Powiedziałem carbon? Carbon powiedziałeś, no. Żal. Kurde, no... Ktoś przesadził, ale nie ma tak, że na to patrzę i jakoś tak mi się strasznie chce śmiać, no nie? Znaczy, no to mi się przypomina, nie wiem jak ty, ale te wszystkie gazety GT tam z 2001-2002 roku, to tam takie auto to naprawdę robiło wrażenie. No. Takie, no. Zatrzymane w czasie, nie? Kurde, ale dzisiaj jest odcinek pod ciebie. No. Jeep Wrangler kolejne. To z kolei nie auto Przemka, ale prawdopodobnie przyszłe auto Przemka, bo Przemek jest napalony na Wranglera. Strasznie. Jak szczerbatę na suchary. No, przesadzony, nie? No właśnie sam też dobrze wiesz, bo miałeś do czynienia z częściami do samochodów terenowych, że do Jeepa Wranglera chyba jest naprawdę cała masa, jak nie najwięcej w ogóle takich modyfikacji wizualnych, no i łatwo jest przesadzić, no. Tak, te grille, które tutaj są, w ogóle to jest chyba grill zintegrowany ze zderzakiem, jakby, jeżeli chodzi o kształt. Bardzo kontrowersyjne, a zarazem bardzo drogie, więc no, jak ktoś coś takiego kupuje, to już musi być bardzo zdecydowany, że chce coś takiego. Jak widać, tutaj ktoś był.
w ogóle koła tak chyba średnio zgodne z polskim prawem, bo raczej delikatnie wystają poza obraz troszkę, nadkoli. Troszkę. Ale z tyłu, tak? Mniej znaczy, kontrowersyjnie, ale bardzo tak kosmicznie, tak bardzo ciekawie wygląda. No ale już na przykład według mnie, jak już się tak dopatrujemy, to trochę za szeroko te koła. No chyba to ET. No bardzo są szerokie. Czy coś bardzo są więcej, szerokie i też są bardzo tak duże, także do jazdy w terenie duża średnica felgi to też nie jest nic specjalnie dobrego. Tym bardziej, że obstawiam, że komplet tych kół to może być wart tak z 20 koła. No. Więc chyba bardziej pokazówka niż coś do upalania w terenie. A jak wiadomo, Wrangler został po to zaprojektowany, żeby nim upalać w terenie. Nie wiem, czy wiesz, Przemek, ale w odcinku, do którego zostałeś zaproszony, pojawi się lokowanie za chwileczkę. Tak? O! Car Verticala. Przemek w sumie ściąga fury ze Stanów i zawsze przed ściągnięciem auta ze Stanów sobie je sprawdzasz. Sprawdzasz czy nie sprawdzasz? No sprawdzam. No bo warto sprawdzić samochód przed zakupem. Na przykład tak ze Stanów, jak masz wywalić kasę albo jechać gdzieś na drugi koniec Polski i tak dalej, no to na przykład jest taki Car Vertical, który umożliwi wam sprawdzenie samochodu używanego, czy nie był kradziony, jakie tam szkody przeszedł, czy nie miał cofanego licznika i tym podobne. Ważne rzeczy. A można się po pierwsze nie nadziać, jeżeli byście mieli kupić to auto, a nawet jeśli byście pojechali i go nie kupili, przekonując się na miejscu, jaki ma rzeczywiście stan, to w ten sposób też możecie sobie zaoszczędzić czasu i pieniędzy. Także w opisie macie link do 10% rabatu na Car Verticala, a my lecimy dalej z perełkami. O, no właśnie, golfy. Po kolei lecimy i każdy w sumie jest... Kurczę, mało przejrzeliśmy do tej pory, a ciągle coś ciekawego. Jest 191, także ten odcinek chyba będzie długi. Pierwsze, co zwróciło moją uwagę, nie wiem, czy twoją też, brak klamek. Uuu, widzisz, nie zwróciłem uwagi. Więc ciekawe, w jaki sposób tutaj się dostaje do środka tego samochodu. Uuu, patrz, tu jest jakaś wypięta pani jeszcze tak. Faktycznie, tak. A się dopatrzyłem, no. To tak niełatwo zauważyć w sumie, to taki cień jest bardziej. I taki German style, czyli wszystko na gładziutko, żadnych emblematów, żadnych listew. Z przodu, groźne spojrzenie, oczywiście. Tutaj też jakaś pani. No, tu jest ktoś widać taki perwersyjny. Sportowe pasy, jakieś fajne kubły. Ja z Mateuszem tak zawsze gadamy, Tomasz z Mobile.de i zawsze jak są takie wiejskie tuningi, ale gdzieś tam z Niemiec, gdzie ludzie raczej mają więcej hajsu, to są takie, kurde, że... Za pieniądze gustu nie kupisz, ale jest okej. Okay. To prawda. Tak, znaczy no, co najwyżej okej, okay, powiedzmy. No, tak dyplomatycznie. Yubi GTI. No i tutaj już jest chyba bardziej srogo. Tutaj te kratki wszędzie. W ogóle klapa bagażnika zrobiona tak, żeby też część lampy zasłaniała. Te kraty na dole są rzeczywiście... Nie wiem, czemu służą wyloty powietrza na tyle samochodu. Też na gładziutko. Ale już jest zły. No, jest strasznie zły. Chyba centralna wycieraczka. Ktoś sobie postanowił takiego moda zrobić. Bardzo niski. Więc nie wiem, czy jakiś airlightik. Kurde, ten kolor... No nie. To jest już takie, uważam, no... Nie chciałbym tu miejscowościami podkrakowskimi rzucać, ale tak mi się kojarzy, no. Ale znowu, budżet, wszystko schludnie. Tak. Nie ma się tak naprawdę, jeżeli chodzi o wykonanie, czego przyczepić, no tylko i wyłącznie projekt tego, jak to zostało zrobione, no to jest tak... O Jezus! Co? Za 20 tysięcy euro! Od razu wiedziałem, o co ci chodzi. No dobra, no to ktoś tutaj... I co? I to ma 116 koni, tak? Tak. No. Konwersja do silnika VR6 Turbo była planowana, ale jeszcze nie wdrożona, po prostu nie było czasu. Okej, okay, czyli... Miałem w planach tam silnik odrzutowy wrzucić, ale no... Kurde, no jakby było VR6 Turbo, to ta cena byłaby wytłumaczalna, ale tak ale to... Tak... Czy to jest jakiś Kalinan, ale jeszcze po tuningu? By Mansory. No to jestem ciekaw w sumie, jak to będzie wyglądało, bo oni też potrafią zrobić tak, że się robi mocno kontrowersyjnie. Ale chyba nie będę powiększał, bo nam tutaj ucina. Jakby już sam w sobie Kalinan był mało szalony. No, jakieś tam wlociki w przednim zderzaku. Chyba macha jest z karbonu.
kurczę, no straciło na takim eleganckim stylu i szyku. Dokładnie to miałem powiedzieć, że właśnie Rolls-Royce mi się kojarzy z taką elegancją, a tutaj bardziej taki... Taki zadzior, nie? No tak. Taki kurczę, bardziej charakterystyką, bym powiedział, zbliżony do Cayena, ale nie wygląda to jakoś źle. No. Z przodu może jest zbyt kanciasto trochę ten zderzak na dole poprowadzony. Dla mnie jest tak tutaj trochę tak... No ale też musi to wszystko pasować do całości, więc się nie dziwię, że nie zrobili tutaj, wiesz, obłych kształtów, bo by to trafiło pewnie na Mobile D potem. Kurde, no... Ale z tyłu mi się bardzo podobał. Przypomina mi tego Range Rovera, tego sportowego A teraz. A wiem, no. O, co to jest? Tego nie można ominąć. Co to jest? No kolor zresztą od razu zwrócił uwagę. Jakieś stare ogłoszenie, bo widzę 2017 rok, ale nie widziałem, więc myślę, że trzeba to zobaczyć. Jakie felgi w ogóle. Jak no właśnie, spinery takie. No, felgi są kosmiczne. O, dobra, można coś tam powiększyć, bo... Końcówki układu wydechowego trochę jak z motocykla. Też jest bardzo, bardzo groźne spojrzenie. Tak trochę jakby ktoś Opla Tigre chciał przerobić w takim stylu... Mitsubishi Eclipse, Szybcy i Wściekli. Kolorem na pewno, ale takim stylem tak trochę jakby jakiś lowrider, nie? Bo te felgi... No może. Też tak posadzone na glebie. Tutaj widzę kolega też podobny. No, faktycznie. W środku też... No, grubo. Ile to kosztowało? Jest 11 tysięcy? Za taką ilość pracy, jakby, która tutaj została wsadzona, no... Znaczy, no nie kupiłbym, ale spodziewałbym się tak z 4 razy więcej. Oferta już jest nieaktualna, ale kurde, jeszcze zdjęcia są. 6150 zł. Patrz, to ty kupiłeś Jaguara, a mogłeś kupić już gotowego. No nie gruza, no i też nie do driftu, ale na łapie byś polatał zimą, no. Powiem ci, że tak mając kontrast rzeczywiście, że Jaguar był raptem 250 zł droższy od czegoś takiego, no to nie żałuję. Ale nie masz takich podświetleń w środku. Grill też ci się nie świeci, no. Nie ma takiego... groźnego przodu, no... Nie wiem, czy dobrą decyzję podjąłeś. Podwójny wydech środkowy przelotowy daje imponujący dźwięk. 1.6. Zgadzam. 101 koni. Tu mnie zaciekawiło... 316D. O nie! O stary. Jest... W ostatnich perełkach śmialiśmy się, bo była E90 też po V-tuningu. I tam w tytule napisałem, że coraz nowsze auta trafiają do V-tunerów i to jest, myślę, że tego żywy przykład. No, to taki, powiedziałbym, jakiś fascynat tanich dodatków z AliExpress. I fascynat po prostu emblematów M, tak, gdzie się tylko da. I trzech pasków. Nie masz nawet znaczka BMW, masz znaczek M. Tak. Masz też napisane M Performance na przedniej szybie. Wszędzie ta kolorystyka, tak. M. I 316D. I do tego, dokładeczka na tych takich, nie pamiętam jak się nazywają, te poprzeczki trzymające. Jakieś dziwne nakładki na nadkola. Tutaj, żeby aerodynamikę, jak ten, jak wyjeżdżasz ze stacji po zatankowaniu ropy, żeby tutaj, wiesz, przepływ powietrza był lepszy. Ten byk na boku, to nie wiem, czy tak bardziej Lamborghini, czy Red Bull, czy w którą stronę to ma iść. Uuu, i to jest boss. To jest wszystko jasne już teraz. No, tutaj jest... też jest emeczka. Jakby ktoś przeoczył ewentualnie jakąś M-kę. Tak samo kolorystyka M-kowa na tyle. Ten dyfuzor potężny. Atrapowicz. Cztery końcóweczki układu wydechowego. Znaczek M na klapie. Oczywiście. Tutaj tak, też na listwie ten ochronnej do bagażnika też jest M. M-Power nawet. Powiedz mi jeszcze, że w środku też jest coś pozmieniane. Kolorystycznie na pewno. I to też nie jest kierownica z M-ki, a na kierownicę jest naklejone M. No, rzeczywiście. Karbonik. Pewnie prawdziwy, co? M Performance. Ojo! Ale by ktoś chciał mieć M-kę. To jest po prostu takie, tak strasznie bym chciał mieć M-kę, ale mam 316D w kombi, w gnoju i... zrobiłem coś takiego.
efekty? No, wysoki jest. No. To tak trzeba przyznać. I widać tutaj pomiędzy kołami chyba podwójny nawet amortyzator skrętu. Więc... Na tym to można dywan trzepać. Jaki kolos w ogóle. To auto samo w sobie musi być gabarytowo ogromne. No... Ale to, oklejenie, malowanie jakieś, no jakieś coś, no coś, no to jest namalowane, nie? Albo naklejone, ale... Jeszcze te lampy z tyłu, tak, takie... Seksu. Lampy seksu, Lexus, Luki. O! Trupia Jocha z tyłu, no. Groźniutka. Swoją drogą ciekawe, tutaj ma blachę z Kalifornii, a tam dopiero ma polską. Ciekawe, czy nie ma problemów z policją. Ej, to są spinery! Prawdziwe spinery. No. Turbo diesel V8. To jest ten rodzaj diesla, którym się tak szczycą, że tak kopci na czarno z komina. Ten Cummins? No. Jaka kiera w ogóle. Ale ta decha taka pomalowana też. Kurde. I 140 tysięcy ktoś ma za to dać, żeby przyjechać i zabrać takie auto. No, no to... No właśnie takim tuningiem sobie mocno zawężasz. Tak, no ja myślę, że to po prostu jest dosłownie projekt życia, bo już no, zostanie z tobą zawsze, do końca. No. No to nie wiem, jak bardzo ktoś by musiał być zdecydowany i mieć podobny gust do poprzedniego właściciela, żeby coś takiego sobie kupić. Jakbym patrzył przez przymrużone oczy, to Bentley. No tak, ten przód taki, no zobacz, no to jest przód. No, no przednie lampy chyba tak inspirowane, ale trochę mi się kojarzy z tym Fordem Streetka, czyli tym K, ale bez dachu. Ale dziwne auto w ogóle. No, takie jakby je dziecko zaprojektowało i narysowało. No, taki projekt taki w ogóle założył dziecko. Ale tu, czekaj. Tutaj właśnie fajnie, tak, jak siedzisz z tyłu, tak, masz wypadek, zamiast poduszki powietrza. Masz później, no, tak jak jest ta taka lalka na memach, tak, z taką zmierzczoną twarzą. No całe szczęście, że po prostu tutaj rollbar zamortyzował po prostu wypadek. No, dużo miejsca nie ma, więc łatwo się spotkać z tym rollbarem. Ej, dobra, nie chciałem w to klikać, ale już drugi raz widzę, że ktoś podesłał tą A4. 2.6, V6, jedyna taka. To też trochę pod ciebie, bo ty miałeś taką. Tak. Kurczę, może poprosimy zakulisowo Przemka o zdjęcia, jak ten, jak skończyła czwórka. Pamiętam. No, tam był zamiast negatywu z tyłu przez jeden ręczny był pozytyw i to taki bardzo pozytywny. No to dobrze, no to... Kurwa, drifterzy, ja pier... No ty pozytywny gość jesteś ogólnie, więc tak, tak sobie zmodyfikowałeś furę. Ej, to naprawdę jest ABT? Nie. ABT to nie, chyba już tak, wiesz. Masz tuningowany Audi, to jest ABT. No w środku bardzo jak ABT wygląda. Tak na bogato. E36 dawno nie było. Cały środa wielkopolska. Jakby ktoś pojechał w czwartek po to auto, to co wtedy? Tylko gdzie indziej? Ale miałem przez chwilę ten mindfuck, o czym ty mówisz. No. 2,5 coupe. To przynajmniej jedzie jakoś. Ale ja już widzę tutaj, że tutaj chyba są cztery głośniki w jednych drzwiach na stronę. Sprowadzone z Niemiec, z takim tuningiem przyjechało do kraju. No, wygląda. Czyli jak znowu to, o czym gadaliśmy, czyli budżet i kasa i ktoś sobie grubo tutaj porobił. Ale nawet ktoś nie odświeżył auta, żeby zrobić zdjęcia. Village Customs. Dobre. Czyli wiejski tuning w wolnym tłumaczeniu, można by powiedzieć. Och, jest siata. I są cztery końcówki układu wydechowego. Minimalna ilość na perełkę. Jest znaczek M, już tak wyblakły, że go prawie nie widać, ale jest. Ale w tym środku, to powiem ci, że... Tutaj dużo kasy musiało pójść na ten środek. O, toxic. A czemu ty znowu, że jest 10 głośników, jak tam w drzwiach były 4 na stronę? No, z drugiej strony 4, tu już masz 11. No. A może część z nich jest niedziałająca, nie?
tyle głośników, a radia nie ma. No. Faktycznie, to bez sensu totalnie. Kierownica oprzyta, bo poduchy to już pewnie dawno nie ma. No, tego też może nie być łatwo sprzedać, tak mi się też wydaje. No, przyznam szczerze, że ciekawie, bardzo ciekawie. Te lampy, w ogóle czarna blacha jeszcze tutaj jest na tym aucie. Kurde. Rigger, no. Aczkolwiek wlot na masce chyba robi największe zamieszanie. No też. Klapa na gładko. Groźnie. Czarne szyby, czarne lampy. Wycięcia na wydechy w zderzaku, ale wydech widzę... No jest, jeden chyba. To jeszcze tak skierowany w dół. Kurde. Szkoda, że auto z czarną blachą wygląda tak po prostu, no. Ale może to też jest jakiś taki tuning sprzed lat i na przykład ty sobie... No ktoś musiał kiedyś być naprawdę kozakiem na dzielnicy, no. 3,5 uszkodzony jeszcze. Aha, uszkodzony, przestało odpalać. Range Rover Evoque zrobiony na... X-Voque. X-Voque, faktycznie. Zrobiony na coś takiego. Wow. Nie no, ale... A to nie może być Evoque. Tu to chyba tylko przednie lampy są. No. Z Evoque'a. Ale ciekawy jestem, jak się czymś takim jeździ. Mm-hmm. Jakie to są w ogóle... No, to już takie do grubego topienia takie. Ej, no, to jest auto, które chyba by mogło wjechać na pionową ścianę, no bo koła ma tak ogromne, które wystają albo są mniej więcej z linią jakby przedniego zderzaka. Mm-hmm. No bez kitu. To by wjechało na pionową ścianę, jakby mu starczyło przyczepności. I patrz, ile goś E36 powysyłał. Pasjonat. Ta najfajniejsza. Po E36 została chyba tylko dekierek z Bergi. Po tele chyba też. I widzisz, mówisz, że lubisz takie, to pewnie ci się podoba. A ty powiedziałeś, że lubisz terenówki teraz. A ty, że lubisz nietypowe projekty. No. Że to jest tak brudne, tak widać, że to jest taki syf, tak ktoś to zrobił tak, żeby było. Zaspawany dyfer. Super. Ciekawe, ile jeszcze za to chce na sprzedaż. 3 koła! Jezu! Gdyby to miało prawo do rejestracji, to pewnie ci pakowałbym się już na auta. Co to jest? Nie. Ale ktoś poszalał. Jakieś poszerzenia. Zderzaki, lampy. Maska też chyba, no nie? Maska też jakaś dziwna jest. Mhm. Znaczy się widać, że to tak rzeczywiście doinwestowane, bo spodziewałem się, że zrobienie tego auta w ten sposób nie było takie, wiesz, taki gruz, że a, to coś wrzucimy, to coś wrzucimy, tylko to naprawdę wygląda tak. No, jakiś mocny silnik pod maską, chyba jakieś V8 z tego, co widziałem. Co to jest? Środeczek. Akurat nie modyfikowany. Patrz, jak ktoś pokazuje, gdzie jest karbon, aha, gdzie wszystko. A, to ma taki zamysł tutaj. Czteromiejscowe, zobacz. O! Zaznaczone, że pod spodem głośnik. To jakaś ciekawa fela. Ja mam problem z tymi autami. Tak samo jak są Porsche Cayenne, które wychodziły z jakimiś tam pakietami zderzaków, czy ludzie sobie je dokładali. One też wyglądały jak taki wieś tuning, a teoretycznie miało to świadczyć o jakimś większym prestiżu właściciela, no. No tak jak Mansory właśnie, no nie? Kurcze, które są dla mnie bardzo kontrowersyjne. To wygląda zresztą, jakby Mansory coś takiego wypuściło, to bym się kompletnie nie zdziwił do tego samochodu. Suzuki Jimny. Twoje ulubione. Moje ulubione auto, no. Oooo! Stylizowane na G-klasę. Mhm. No bo wychodziły te pakiety, nie? To właśnie no, jest chyba... było coś takiego. To nie wiem, czy to nie jest właśnie ten pakiet. Wygląda jak podróbka tego pakietu. Może, w ogóle. No. I ta naklejka tutaj V8 Biturbo. Biturbo, no. No jest. Przynajmniej jedna na odcinek. Ty, no jedna sztuka z Lambo Dorsami. Nie było chyba do tej pory w sumie. Jeżeli sobie... No nie było. Także honor został uratowany, myślę, że tym samym. Właściciele Lamborghini, mam nadzieję, że czujecie się docenieni, że tradycja jest kontynuowana w Golfie. Kurczę, a poza tymi Lambodorsami tutaj się tak naprawdę nic nie stało.
Więc taka skromna przeróbeczka, ale jakże pasująca do tej serii. Mm-hmm. No. I myślę, że tym akcentem sobie możemy już zakończyć. To co? Dzięki, że wpadłeś, Przemek. Dzięki było bardzo. Mi bardzo miło. Mi również. Myślę, że mieliśmy trochę fajnych perełek do obejrzenia dzisiaj. Było więc zdecydowanie z czego wybierać i na początku była taka pasta, że po prostu jedna za drugą to było coś naprawdę ciekawego. Także wam bardzo dziękujemy za to, że z nami byliście, za to, że nam podesłaliście takie ciekawe fury. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Naura. Siemka. Idziemy do szpilkolotu, twoja stara. Okej, boomer.